Dzień dobry. Daria Wojda, zapraszam Państwa serdecznie na kolejny odcinek z cyklu OSOS Tutor. Tematem dzisiejszego odcinka będzie e-recepta w systemie informatycznym Wizyta Położnej. Wizyta Położnej jest to system oparty o rozwiązanie Androida. Aby zainstalować Wizytę Położnej, należy ze sklepu pobrać stosowną aplikację. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji na smartfonie, system wyświetli panel logowania. W panelu logowania należy podać swój login oraz hasło. System wówczas wyświetli rezerwację pacjentów dla zalogowanej położnej. Po wybraniu odpowiedniego pacjenta system wyświetli kartę pacjenta. W górnym rogu znajduje się przycisk Rozpocznij wizytę. System wówczas wyświetli okno nowej wizyty, gdzie jednym z elementów tej wizyty jest ordynacja leków. Aby móc zaordynować nowy lek, należy skorzystać z przycisku plusa. Po przyciśnięciu przycisku plusa system wyświetli odpowiednie słowniki w górnej części z lekami pacjenta. Domyślnie system ustawiony jest na receptariuszu zalogowanej położnej. Taki receptariusz można stworzyć w systemie KS Somet. Jeśli należy skorzystać z bazy BLOS, należy wówczas przycisnąć przycisk Szukaj w BLOS. Zostanie wówczas wyświetlone okno z możliwością wprowadzenia nazwy leku, a następnie jest możliwość przyciśnięcia przycisku Szukaj. System wówczas wyświetli kartę wybranego leku, gdzie w górnej części pani położna ma możliwość określenia odpowiedniej ilości ordynowanego leku, odpowiedniego dawkowania dla pacjenta, jak również, jeśli istnieje potrzeba, określenia stosownych uwag do ordynowanego leku. Jeśli wszystkie elementy zostały już uzupełnione, w górnej części należy potwierdzić przycisk haczykiem. Zostanie wówczas wyświetlone okno ze wszystkimi zapisanymi w ten sposób lekami. Jeśli ta lista jest już pełna, w górnej części znowu jest przycisk haczyka, który umożliwi wyświetlanie w oknie wizyty wszystkich zaordynowanych leków. Aby móc autoryzować receptę, należy skorzystać z przycisku globusa. System wówczas wyświetli okno, które będzie tożsame z oknem farmaceuty w aptece. W tym oknie należy podać swój osobisty certyfikat, aby autoryzować receptę. Certyfikat jest dla bezpieczeństwa chroniony dodatkowym PIN-em. Po wprowadzeniu tego PIN-u system powróci ponownie w okno wizyty, gdzie znajdzie się informacja o wysłanych e-receptach. Aby móc zobaczyć PIN e-recepty, należy skorzystać z przycisku drukarki. System wówczas wyświetli podgląd recepty, w której będzie się znajdował PIN do recepty. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu OSOS Tutor.